Tak, tu chyba możemy zacząć, to jest dobre miejsce. Witam Was bardzo serdecznie, jesteśmy w Karpaczu, dość wysoko. Tutaj jest nowa stacja GoPro, do której już za kilka tygodni GoPro się przeprowadzi. I tu będzie nowa GoProweczka. Zabytkowy, historyczny hotel Orlinek. Tu jest skocznia Orlinek. A my dzisiaj zajmiemy się czymś zupełnie innym. Zajmiemy się torem bobslejowym, który powstał już w 1909 roku, czyli 114 lat temu. I on dokładnie zaczynał się tutaj. Tu jest jeszcze parking na zakręcie. Jak widzicie, do skoczni jest około 100 metrów. I tutaj ten tor się właśnie zaczynał. Także ruszamy na spacer właśnie, żeby przejść się tym całym torem. Zobaczyć, ile po nim zostało i jak to w ogóle wygląda. Mniej więcej tutaj gdzieś ten tor się zaczynał. No dokładnie określić miejsce co do metra będzie bardzo ciężko, ale tutaj już widać, zobaczcie sobie, że powoli taki zarys tej rampy się zaczyna. Rampy rynny zjazdowej, nie wiem jak to dokładnie określać, żeby było prawidłowo, ale tu już pięknie widać, że tu już jest jeden zakręt. I tutaj zaczynały się zjazdy. Tak, tutaj widać, że wysokość około 1,20 m, czyli jeszcze generalnie ten nasyp ziemny jest dość wysoki. No gdzieś tutaj troszeczkę tej ziemi podebrano z tego środka, wyrzucono ją w lewo, w prawo, ubito, zrobiono taki właśnie nasyp i tutaj rzeczywiście te bobsleje mogły jeździć. No i tak, mamy rok 1907, tak w ogóle to w Szklarskiej Porębie powstaje pierwszy z torów bobslejowych tutaj, w tym regionie. Tutaj mamy 1909, dwa lata później powstaje tor bobslejowy z inicjatywy hotelu Weidmannsheil Hotel. To jest obecne liceum w Karpaczu. Szkoła Mistrzostwa Sportowego, to jest to samo, ten sam obiekt. Wow, zobaczcie sobie tutaj, jak pięknie ten zakręt jest wyprofilowany. Idzie sobie w prawą stronę, a ten zewnętrzny, można powiedzieć, wał, no tu jest bardzo wysoki. Obecnie tutaj nic się nie dzieje, praktycznie nikt nie wie, że ten tor tędy przebiegał. Jak widać, ktoś sobie depcze. Czyli na skróty chodzi przez Karpacz, gdzieś tam z góry, z okolic wyciągów, czy to kompleksu właśnie na Białym Jarze, czy Karpacz Ski Arena, a wraca sobie do Karpacza, no to tu ma fajny skrót. Tutaj nie leżą żadne krzaki, korzenie, kamienie, wszystko dość posprzątane, także dobre miejsce, żeby sobie skrót urządzić tędy. No i tak, ten hotel generalnie zbudował ten tor. I tutaj można było już od tego 1909 jeździć. Konie oczywiście zaprzęgnięte za jakiś wóz tutaj do góry wywoziły te bobsleje i całe drużyny. Bobsleje były w dwóch, można powiedzieć, rodzajach. Można było sobie je wypożyczać, były metalowe i to były zawodowe bobsleje, bardzo szybkie. No i były też drewniane, takie bardziej amatorskie, można powiedzieć, trochę wolniejsze z pewnością, żeby się też nie pozabijać. Podejrzewam, że to no, nie był też łatwy sport i było też dużo wypadków. Tak, tutaj widać, że ten wał z lewej strony już jest dużo niższy, czyli trochę go erozja musiała zjeść. No wiadomo, to kawał czasu, no minęło ze 100 lat, odkąd praktycznie tego toru już jakoś super dużo się nie używało, więc wiadomo, padają deszcze, jakaś orka leśna, może orka do końca nie, ale jakaś gospodarka leśna na pewno tutaj miała miejsce, więc to się wszystko już troszeczkę pozmieniało. No i tak, idziemy sobie dalej. Tutaj piękne drewniane obiekty, ten akurat z okolic 1900 roku. Piękne mają okiennice z malunkami, to mi się bardzo, ale to bardzo podoba, nie będę ukrywał. No ale wróćmy do tego hotelu. W ogóle dlaczego powstał taki tor bobslejowy? Tego nie wiem, ale zdaje mi się, że jednak impulsy ekonomiczne mogły tutaj grać rolę. A więc no świetnie na rynku wyglądał obiekt hotelowy, który jeszcze, można powiedzieć, w swoim zapleczu posiadał tor bobslejowy. No coś pięknego. Cały czas tutaj zobaczcie sobie, jaka jest bardzo wyraźna ta rynna.
bardzo wyraźna i też dość wysoka, bo tutaj w niektórych miejscach jeszcze te wały ziemne mają po, no, po 2 metry. No może wał jest trochę niższy, ale głębia tej rynny to około 2 metry. Tutaj pięknie widać, jak on w lewą stronę tym razem wykręca. No, także ten hotel miał bardzo dobrą, można powiedzieć, ofertę i generalnie mógł mieć pewnie bardzo wysokie ceny i też bardzo ciekawych gości z kasą. Oczywiście, także tak to wyglądało. No ale jest rok 1925, powstają w regionie dwa nowoczesne tory bobslejowe. Pierwszy w Szklarskiej Porębie, drugi tutaj w Karpaczu. Ten drugi oczywiście w Karpaczu przetrwał do dzisiejszego dnia. No i jest wykorzystywany też, no nie teraz może ostatni sezon, chyba nie, ale wcześniej to tak, jak najbardziej. I to jest ten tor, który kończy się za zaporą na Łomnicy. Też mało kto o nim wie, on tam się kończy, on tam jest i on, no, posiada atestację i tak dalej, więc tamte dwa tory, one już były zrobione, tak można powiedzieć, poziom wyżej, bo już różnego rodzaju badania naukowe były tam prowadzone i pomiary, żeby on był trochę lepszy. No i tak to wygląda. No tutaj generalnie, jak zauważyliście, strasznie też szeroki ten tor. Tutaj już coś było przerabiane. Też ten tor jakby w tą stronę nie wychodził. Tu się akurat drzewa ostatnio przewróciły. I tak dalej. Więc ten tor tutaj tak dość ciężko odwzorować dokładny przebieg tego toru. Tak, no tutaj widać jeszcze taką rynnę. Ale nie będę ukrywał, że tutaj jest jeden odcinek, którego nie potrafię określić, gdzie ten tor tu przebiegał, bo on najprawdopodobniej tutaj nie skręcał, tylko tutaj gdzieś szedł sobie w tamtym kierunku. Tu jest asfalt, jak widzicie, piękne drewniane budynki, a tam jest już Orlinek za 200 metrów. No dobra, ale my idziemy tropem toru. Tor nazywał się Kronprinz. Też była kawiarnia w okolicach tego toru, nazywała się Kronprinz. Kronprinz Cafe. Wow. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Tak, i tutaj jedna część tego toru sobie szła. Tor miał 1500 metrów, czyli dość dużo. Tak, mamy taksóweczki. Wszyscy jeżdżą, się kręcą po tym Karpaczu. No i tu generalnie nie jest takie proste, żeby ten przebieg toru określić, ale tutaj ja bym proponował taki przebieg i bardzo ładnie to widać na mapach lidarowych. I tutaj coś mi się zdaje, że ten tor ma swoją kontynuację. O, przepraszam, rękawiczka. Zobaczcie tutaj sobie. Piękna ta rampa w dalszym ciągu jest tutaj widoczna. Bardzo szeroko, no to pasuje po prostu idealnie. Na mapach lidarowych widać, że tu jeszcze jest obok takie zagłębienie, ale tamto to jest raczej tylko droga dojezdowa do tego obiektu. Ten obiekt już tu był, gdy tor powstawał. Tak, no to tutaj fantastycznie pasuje na tą rampę. Na ten tor. Także tutaj przy obiekcie już widać, że jakiś ten teren został przemodelowany. Coś tutaj się działo. No wiadomo, to jest czyjaś posesja, rosną rododendrony, więc ten jeden wał już najprawdopodobniej został zniszczony. I tutaj ten drugi już też został zniszczony. Tu to w ogóle się strasznie już zgubiłem. Nie mam pojęcia, gdzie ten tor szedł tędy, to znaczy nie widać, że on tędy w ogóle kiedyś szedł, ale tu jak zejdziemy w dół, zobaczcie sobie dalej. Pięknie widać znowu tą rynnę. Więc tutaj ten tor mógł sobie iść dalej. No i tutaj jest tylko ciekawostka. I też tego do końca jeszcze nie oceniłem, nie określiłem. Ten tor gdzieś tam sobie zmierzał, tu już jest ten budynek, to jest lodowisko, ale tu jest jakieś wyrobisko, ktoś stąd pozyskiwał ziemię, kamień i tego tylko na starych mapach, gdy istnieje już ten tor, tylko tego nie widziałem, więc najprawdopodobniej ten tor przechodził właśnie tędy. Dobra, wyskoczymy sobie, ja przyspieszę trochę kroku, żeby to nagranie nie trwało pół godziny, ale mamy większość tego toru już za nami. Tu jesteśmy na zakręcie, hotel
Greno. Tak, wyszedłem z tej drogi, czyli tam gdzieś ten tor przechodził i tutaj on też sobie gdzieś przebiegał. Zobaczcie sobie lodowisko w Karpaczu. To jest charakterystyczny punkt. Tutaj gdzieś musiał przechodzić ten tor. Tej drogi nie było jeszcze wówczas, ale była tutaj jakaś wąska ścieżka, jakaś spacerówka. Coś już tutaj istniało. No i ten tor w tym miejscu gdzieś zakręcał. To jest ostatni zakręt na tym torze. Tu on gdzieś musiał przebiegać. Ale jak widzicie, nie widać. Którędy nic już tutaj nie da się odczytać z terenu. Jest wszystko poprzeobrażane raczej. No i ten tor tutaj gdzieś szedł już w dół. Tutaj szedł w dół, czyli gdzieś tu poniżej tego lodowiska. No nie jest to łatwo już teraz określić, którędy on szedł. Tu jest góra Sosnowiec. I on pod tą górą już gdzieś kończył swój bieg. Tu jest taki deptak, tak to może nazywam, ulica Słowackiego, ale taka ścieżka spacerowa, żeby ludzie nie musieli chodzić asfaltami, którymi jeżdżą auta, no to tędy można się przemieszczać. No i ten tor, tędy może on dokładnie nie biegł, ale tutaj gdzieś chyba z lewej strony. Mam wrażenie, że ten tor tędy mógł iść. Tu jeszcze widać jakiś wał ziemny, zobaczcie sobie. A co jest ciekawe, to tutaj też widać taki wał ziemny. Prawda, drzewa powalone. O tak, tu jest wał ziemny. Ciężko powiedzieć, żeby ten wał akurat był wałem od toru, ale ten najprawdopodobniej jest pozostałością po starym torze bobslejowym. Także tak to wygląda. No i my tu dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej. I tutaj najprawdopodobniej poniżej tego skrzyżowania 20 metrów, no ten tor po prostu się kończył. Nie wiem, czy był jakiś przeciwstok, ciężko powiedzieć, jakaś nadbudowa jeszcze, żeby ten tor, no oczywiście, żeby dało się jakoś wyhamować. Tak, ale tutaj zobaczcie sobie, no jest rampa. Najprawdopodobniej to jest też końcówka sama tego toru bobslejowego. A co się stało z tym bobslejowym torem, że już nie był używany? No, powstały te dwa, o których wam wspominałem, dużo nowocześniejsze w 1925. No i one przejęły główną rolę. Na nich już były rozgrywane zawody, nawet Mistrzostwa Świata, bodajże w Szklarskiej Porębie w 1933 miały miejsce. Także ten już za bardzo nie był potrzebny. No i jego żywot się trochę zakończył. Być może tu jeszcze turystycznie był tak wykorzystywany, może już nie zawodowo. No ale on już w końcu później zakończył swój żywot. I on tu jeszcze gdzieś niżej mógł schodzić. Tak naprawdę tutaj gdzieś był historycznie koniec tego naszego toru. Także tak by to wyglądało. Tutaj widać, że to jest właśnie skrzyżowanie Słowackiego z Armii Krajowej. Tu praktycznie był koniec, a za tym budynkiem jest budynek liceum w Karpaczu, tego sportowego. No i to jest właśnie ten stary hotel Weidmannsheil, który był, no można powiedzieć, inicjatorem i też sponsorem. Generalnie to był ich plan, żeby tutaj sobie pozyskać i zbudować taki tor, pozyskać tym samym też dodatkowych klientów, którzy by tutaj mogli sobie przyjeżdżać, zostawiać oczywiście dudki. No i tak by to wyglądało. Także to by było chyba na tyle. Ja was mogę serdecznie pozdrowić. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć. O, w dalszym ciągu po tym torze można zjeżdżać.